Hello. Hello. 100. Yeah, really? 100. Dawaj widły! Mówiłem, że będzie pięknie. To jest ślicznie. Kwestia jest taka, że bez kanału robi zawsze coś takiego, że zawsze jest 1000 albo 100 czegoś. Jako, że to jest akurat droga inwestycja, jesteśmy na pokładzie samolotu Ryanair. Zamierzamy zdrapać 100 zdrapek lotniczych. Tak jest. I za chwilkę mam nadzieję, że wygramy coś. Po to to robimy, aby coś wygrać, tak? A że Patryka na razie nie ma, bo Patryk chupa boi się latać. Wcale się nie boję, jako kurde lubię pociągi. Pociągi do pieniędzy. To musimy działać jakby za niego, tak? Więc i drapiemy w jego imieniu, potem będzie pewnie podsumowanie i takie tam. Ciekawe, czy Pendolino ma zdrapki. Może w Pendolinach i zdrapki będą, to się okaże. Zdrapki w Pendolino. PKP, macie pomysł na interes. Zdrapki idą. Rozpoczniemy jednak nasze serwisy. Chciałabym Państwu zaproponować naszą grę w charytatywne zdrapki. Na pokładzie do wygrania samochody, nagrody pieniężne 1000 euro, 2000 euro. Mamy również do rozlosowania nagrodę główną w wysokości 1 000 000 euro. Jedna zdrapka kosztuje 10 zł bądź 2 euro. Mamy również przygotowane specjalne pakiety dla Państwa. W takim pakiecie zdrapek jest 7, płacą Państwo jak za 5. A dzisiaj jeszcze dodatkowa promocja przy zakupie zdrapki bądź pakietu. Drugi dostają Państwo za darmo, ale co jest najważniejsze, to to, że przekazując te pieniążki na zdrapki, czyli 50 zł za 14 zdrapek, kto miał rację? Projektu, w całej Europie, między innymi jest to irlandzka fundacja Jacker Jill, czy polski szpital Mayera, który zajmuje się dziećmi chorymi na białaczkę. I tak, Państwo, jeżeli chcieli Państwo mieć swój udział w wsparciu fundacji Szansa Wygrania Nagród, zapraszam do kontaktu. Dziękuję. Tutaj jest przycisk. Tutaj? Na brawo. Hello. Yeah, really? 100. Single? No, a package. In package we have 30, yeah? Sorry, we have 7 here. 7. What is the price for the 7? For this it's 45-40. Yeah. And if you buy one, another one is free. It's 30. 30 by 9. Oh, no. What, 7? Yes, 19.8. We need 7 of this. We buy 7, but I have to give you 8. Okay. So 8 of this. Yes. For all? Yes, because you pay for four and other four are free. Okay, in package we have 7 in one package, yes? Okay, we can buy. Okay, 14. Kupię. 14. Okay, it's good. Now we need only 2 single. Perfect. Oh, now it happened. Now we have 100. It's this, but I have to give you 20 change, yes. So it's 122. Okay. We pay 180 plus 144, yes? Yeah.
powiedzcie mi, zrobilibyście coś tak szalonego jak my? 100 kuponów lotniczych. 100 kuponów może niekoniecznie. A co byście zrobili? Co byście chcieli zrobić? 100 albo 1000 czegoś. Co byście otworzyli albo kupili? 1000 biletów i w rok wszystkie wykorzystać lotniczych na losowe miejsca na świecie. Że co, i z całego tego? I że wykupić wszystkie bilety lotnicze i leci samemu? Aha, samemu, no to jest spoko. To możemy, to słuchajcie, to jest do ogarnięcia. Słyszałeś? No to kolejny challenge. Wykupić challenge, wykupimy wszystkie miejsca w samolocie za 9 zł i lecimy sami samolotem wtedy. O, dobra akcja. Dobra akcja, jestem ciekawy, ile jest miejsc? 200, 200 razy 9. 189. 189 miejsc? Tak jest. Słuchajcie, 189 razy 9. Robimy akcję? Robimy. Chciałbym rozmienić 100 zł na drobne. Prosimy nacisnąć przycisk w panelu nad głową. To przez nas! Od 13, tak? Od 13. Od 13? No od 13 gdzieś, no. Jest 19? Nie, jest 15, 20 po 6. Myślisz, że dojedzie? Powinien, co? Patryk! Co ty tu robisz, gościu? To nie to miasto chyba. To Wrocław? Dzień dobry, w końcu. Dzień dobry, cześć. W ogóle to... Dojechał, rozgrywa. 4 godziny. Cześć. 4 godziny. A ja wyjdę? 35 minut. Nie no, łącznie, od wyjścia. Ale nie, to my się nie liczy, bo my jeszcze byliśmy na zakupach, jeszcze bawiliśmy się. Zrobiliśmy to. Skupiliśmy 100 zdrapek w samolocie, dokładnie chłopaki kupili 100 zdrapek w samolocie. Gdzie można wygrać? Ile? Milion. $1 million, baby. Nie, euro. Euro? Euro. Poza tym można wygrać samochód, a jeśli będzie jakaś inna nagroda, to może to być nawet 10 tysięcy euro. Czy nam się uda i czy warto kupować zdrapki w samolocie? Sprawdźmy to. W Ryanairze. To jest loteria. Nie zapłacili nam, ty. To może zostać. Ale to zostanie, przecież to mówi, to kto nam zabierze? I skumałem na początku. Ja nic nie mówię. Słuchajcie, po ostatni, każdy po jednym. Uwaga, gotowi? Czekajcie, teraz. Teraz masz artyst, bo teraz już może być to wykorzystane już do tego, nie? Słuchajcie, zdrapaliśmy już 97 zdrapek, w których nie było ani jednej wygranej. Na 100. Na 100. Zostały nam ostatnie 3. Znacie już wynik, jaki będzie. Zacznij ty pierwszy. To może tak ten, no? Kurde, to się zacznie, wiesz? Uwaga, mamy samochód, samolot, buźkę. Mamy walizkę, buźkę, gwiazdkę. Co? Sorry, no win. Już myślał. Dobra, następny. Jedziemy. Tak. Samolot. No co? No jajce. No czekaj, a daj sorry, no win, znaczy price panel w ogóle. A może dla próby. Może tam będzie nagle... Sorry, no win. O kurde. Aha! Czyli nawet gdybyś mógł mieć 3, to i tak sorry, no win. Nie, bo może się pomylili w drukarni, gdzieś tak było i stary ludzie w samochody wygrywali przez to. Okej. Okay. No, to warto sprawdzać. No przecież. To papa. No dobra, i ostatnie. Tak dla was, żeby było widać.
mamy euro, mamy walizkę, mamy gwiazdkę, mamy znowu euro, mamy okulary, mamy samochód, mamy samolot, gwiazdkę. Czy będzie euro? Czy euro? Samolot. Czyli co? Czy drukarnia się pomyliła? Czekaj. Sorry. No win. We are losers! Wygraliśmy trzy razy po 2 złote, tak? Nie, to w mojej kieszeni. Tak? Dobra. Nic nie wygraliśmy. Nic nie wygraliśmy. Jeden taki ogólnie los kosztuje 2 euro. Ile my zapłaciliśmy za wszystkie? 360. Jest promocja. Była promocja, tak. Jest promocja, że jeden los kupujesz... A to pani wytłumaczyła wcześniej chyba. 362 według mnie. Nie no, mówiłeś, dzwoniłeś, że 320, to się ucieszyło. Nie, 360. 360. Co tak dużo? Nie wiem, co się wydarzyło. Ten pan, który nas obsługiwał, był bardzo miły, ale nie do końca nasz angielski pokrywał się z jego angielskim wiedzą. Jego angielską wiedzą na temat zdrapek. Tak. Was. Poza tym nie pamiętaliśmy, jak są zdrapki po angielsku. Zdrapki. Zdrapki. Ja się go pytam, jak są zdrapki po angielsku? Zdrapki. Ja się upadłem sobie. Scratch cards. Scratch cards, okej. Okay. What the fuck? Tego zdrapki nie zadziałały. Słuchajcie, więc tak, jechałem Pendolino. Zajęło mi to 3 godziny około, plus dojazd z miejsca pracy, plus dodatkowo kupno biletu, czy tam zdrapek. Łącznie podróż mnie zajęła do Warszawy 4 godziny. I zdrapałem zdrapki w wartości 100 zł, 5 zdrapek po 20 zł, nie wygrałem nic. To my mieliśmy przyjemniejszą podróż, tak. Bo zaczęliśmy o wiele wcześniej niż ty. Wyjechaliśmy o 9.15 z Opola, ale że powiedzmy, że jechaliśmy leniwie, to... Dojechaliśmy w godzinę 10 do Wrocławia na lotnisko bezpośrednio, gdzie zostawiliśmy samochód, gdzie przetransportowaliśmy się transportem zewnętrznym z parkingu lotniskowego, co nam zajęło dodatkowe 10 minut. No i na terminalu czekaliśmy 40 minut, bo byliśmy o wiele za wcześnie, się okazało, bo chcieliśmy nakręcić też jakiś fajny motyw dla ciebie, jak jemy chipsy na przykład. Ale chipsów nie było, były drobne. Czy były może? Wody nie było. To ile jechaliście? Jechaliśmy godzinę 30 łącznie mniej więcej, ale lecieliśmy 35 minut. Tak. No właśnie. Z czego muszę podkreślić, zakup tych skrapek zajął około 20 minut. Dał 20 minut. Pierwotny plan był taki, że my zdrapiemy je po pokładzie, bez Patryka. Ale nie miałem. I opowiemy szczęśliwą informację. Ale jak się dogadaliśmy z stewardem, to... Lądowaliśmy. Czyli wychodzi na to, że zdrapki kupuje się prawie że tyle samo, jak długo się leci z Wrocławia do Warszawy. Natomiast wyszło to tak, że ja płaciłem około 200 zł za transport do Warszawy z Opola. Wy płaciliście 18 za lot w obie strony. Plus transport z Opola do Wrocławia, no ale to tam jest. Pozdrawiamy panie stewardessy z samolotu, na pewno były tak, bardzo będziecie miłe. Sławne. Będziecie tak, sławne. Będziecie sławne. Natomiast zdrapki przy 100 ilościach niestety nie udało nam się. A czy to się opłaca, czy nie? To sami wydedukujcie. Ryanair, zadzwoń.